Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Legend of Zelda Majora's Mask. Słuchajcie, no oczywiście jestem w tym samym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Udało nam się uzdrowić Linka, w tej chwili jest w tej chłopięcej wersji, w tej ludzkiej wersji. No i słuchajcie, ta zła, ten zły czar został zamieniony tutaj w maskę, w deku mask, więc w każdej chwili mogę sobie w tego deku Linka mogę się zmieniać, zaraz wam pokażę. Pierwsze oczywiście, później będę mógł to skipować, tą animację, żeby za każdym razem jej nie oglądać. Ale okej, możemy w każdej chwili sobie zakładać i zmieniać się w takiego deku Linka. Dobra, słuchajcie, zaczęliśmy oczywiście kolejny cykl. Cofnęliśmy czas do pierwszego dnia i to jest oczywiście kolejny cykl. Więc wszystko tutaj od nowa się dzieje. To co zdobyliśmy oczywiście to mamy, tylko że... przykładowo, jeśli mieliśmy ileś tam rupii, to te rupie się zerują, po prostu jest to zerowane. Tak samo jest z przedmiotami, na przykład gdy mamy jakąś ilość tutaj przykładowo deku nut, przykładowo z 6, no to będziemy mieli 0. Ale oczywiście przedmioty, które znaleźliśmy, to zostają, to już nie musimy tego szukać jeszcze raz, więc okej. Z rupiami jest taki motyw, że możemy właśnie je wpłacać do depozytu i wtedy one nie znikają po każdym cyklu. I słuchajcie, no tutaj mamy podpowiedź Swamp, Mountain, Ocean i Canyon. To są cztery lokacje, do których będziemy musieli podążyć. Ale zanim jeszcze tam pójdziemy, zrobimy sobie troszeczkę rzeczy. Swamp, czyli bagna, są pierwszą lokacją, do której powinniśmy się udać. Zanim to zrobię, słuchajcie, mam tutaj jeszcze troszeczkę spraw do załatwienia. A właśnie, dobra. Rupii nie mam na razie nic, ponieważ zostało to wyzerowane. Oczywiście jeśli ktoś wpłacił to wcześniej do banku, no to to zostało w banku. Ale okej, o tym za chwilkę. Słuchajcie, zawsze jak zaczniecie pierwszy cykl od nowa, to warto tutaj zajść w te miejsca, zaraz wam pokażę. Ponieważ... oj kurczę, czemu nie przeskoczył? Dziwne, powinien się złapać. Czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Może zrobię troszeczkę inaczej. Przeskoczyć na pewno tam przeskoczymy, to jest 100% pewne. O właśnie, dobra jest. Zawsze podczas kolejnych cyklów pamiętajcie, żeby zajść sobie tutaj w te miejsce, ponieważ tutaj zawsze znajdziemy 100 rupii. I one się odnawiają. Później możemy je oczywiście wpłacić do depozytu i one zostaną w depozycie. Tak, mamy srebrną rupię, czyli warta jest 100. Zobaczcie, już mamy 99, ja to zaraz wpłacę do bankomatu, do depozytu. Bo nie mogę już więcej zbierać, bo nie mam na razie tego woreczka większego. A oczywiście to jak wpłacimy, to następne już sobie będę tam zbierał gdzieś z jakichś traw, czy z rozbijania dzbanków. No i dobra, czekajcie, pójdziemy tylko tu, do tego miejsca. O właśnie, zobaczymy w ogóle ile mam tych rupii tam. 141 mam w depozycie, czyli czekajcie, jak weźmiemy... płacimy resztę, to powinniśmy dostać już woreczek na większą ilość rupii. Mamy 240 rupii w depozycie. Przekroczyliśmy 200 rupii, czyli dostaniemy prezent. I tym prezentem właśnie jest Adult Wallet, czyli większy worek na rupie. Pamiętajcie o tym, to jest naprawdę przydatne. Teraz będziemy mogli chyba mieć 200 rupii, tak mi się zdaje. Oczywiście jest jeszcze jeden większy woreczek, ale o tym później, tutaj sobie zapiszemy. Jak ja się cieszę, że ten save został tu poprawiony i w każdej chwili mogę zapisywać, nie to co na Nintendo 64. Dobra, czyli tak, pierwsze co zrobimy, słuchajcie, pierwsze co zrobimy... A, właśnie, i tutaj już bym popełnił błąd. Pierwsze co zrobimy, to się nauczymy pieśni, słuchajcie, odwróconej pieśni czasu. Song of Time wygląda tak, YLR, YLR. I teraz musimy zagrać pieśń odwróconą, żeby po prostu ten czas troszeczkę zwolnić. Więc robimy to na odwrót, RLY, tak? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, RLY. O właśnie. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze spowolnić czas po każdym cyklu. Po rozpoczęciu każdego nowego cyklu, slow time. I nauczymy się jeszcze jednej pieśni. Zaraz wam powiem jakiej. Słuchajcie, Song of Time oczywiście brzmi tak jak tutaj widzicie. O, tu się nawet odblokowała Inverted Song of Time, czyli odwrócona pieśń czasu.
spowalnia nam czas. Mamy Song of Healing, czyli pieśń uzdrowienia i mamy pieśń czasu. Teraz zrobimy jeszcze pieśń podwójnego czasu, nie wiem czy dobrze to tłumaczę, czy pieśń przyspieszenia. Tutaj wystarczy, słuchajcie, w każdą tą nutkę tak jakby wbić dwa razy, czyli jak mamy YLR, to po prostu musimy wbić YYLLRR, zaraz wam pokażę. Ok. Na szczęście można to wbić tak, nie trzeba się jej uczyć, ale jest tutaj gdzieś miejsce, już nie pamiętam dokładnie w którym miejscu jest to, ale jest gdzieś pokazana ta pieśń. I słuchajcie, co jest nowością tutaj w Nintendo 3DS? To, że możemy sobie ustawić, do której godziny mamy skipnąć ten czas. To jest bardzo fajna opcja. Tego nie było w Nintendo 64, tam można było skipnąć tylko do następnego dnia, albo chyba do nocy. O 12 godzin, tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje, że to można było robić. Natomiast tutaj możemy sobie wybrać tą godzinę. Oczywiście na razie ja zostawię chyba, czekajcie, no do 9 skipniemy, bo chciałem się tylko nauczyć tej pieśni. Ok, czyli tak, słuchajcie, czas jest spowolniony, mamy tutaj już cztery pieśnie, których się nauczyliśmy, zobaczcie. Pieśń czasu, pieśń uzdrowienia, odwrócona pieśń czasu i pieśń podwójnego czasu, pieśń przyspieszenia, może tak lepiej to brzmi. Ok, gdy już się tego nauczymy, to możemy, słuchajcie, działać dalej. Lecimy, słuchajcie, w miejsce, w którym już byliśmy wcześniej. Bo w tym miejscu będzie kolejna wróżka, słuchajcie, kolejna wróżka i teraz właśnie, gdy jesteśmy w formie chłopięcej, o właśnie, zobaczcie, możemy zdobyć drugą wróżkę, tak jakby drugą wróżkę, oczywiście ten czas się cofnął, więc wszystko tutaj wróciło do poprzedniego stanu i tak naprawdę to jest chyba ta sama wróżka, ale teraz dostaniemy inną umiejętność, słuchajcie, ponieważ jesteśmy w formie właśnie ludzkiej. Tak więc jak mamy już tą wróżkę, która widzicie gdzie jest na mapce, możecie sobie sprawdzić. Możemy udać się do Shrine, czyli do tej świątyni lub fontanny. I tam dostaniemy dosyć ciekawą maskę, słuchajcie, która będzie nam potrzebna do zdobywania, no zobaczycie, wróżek. Wróżek w świątyniach. Dobra. Aha, jak już jestem tutaj, to warto, słuchajcie, zajść w to miejsce. Ponieważ teraz możemy chyba skakać, nie pamiętam czy Deku Linkiem mogłem to robić, ale Linkiem normalnym możemy przeskoczyć sobie tu, po tych platformach. Oj. No właśnie, i tutaj mamy kontener z sercem. Oczywiście część kontenera. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Gear. No, jeszcze chyba brakują dwie części. Tak, dwie części jeszcze nam brakują, żeby nam się pojemnik z sercem powiększył. Ale okej, o tym za chwilkę. Do tego dojdziemy też. Na razie idziemy do wróżki, słuchajcie. Oddamy właśnie tą małą wróżeczkę i znowu wyskoczy ta duża. No i dobra. Teraz zostaniemy obdarowani, słuchajcie, fajną maską, bardzo fajną maską. Oczywiście wszystko chyba odnowiła nam tutaj serduszka oraz magię. Zawsze w takiej fontannie możemy odnowić sobie tą magię. I jeśli tam brakuje nam serc, ale te serca to bardzo łatwo zdobyć w jakiejś trawie. Słuchajcie, to jest maska wróżki, którą gdy założymy, inne wróżki, takie malutkie wróżeczki właśnie, które będą gdzieś w świątyni, będą do nas lecieć, nie będziemy musieli do nich po prostu podchodzić, więc jest bardzo przydatna. O tych wróżkach powiemy sobie troszeczkę później, na razie nie będę tutaj rozwijał tego tematu.
I słuchajcie, mamy tutaj pierwszy właśnie, pierwszy taki jakby questik naszym ludzkim linkiem zrobiony, fajnie, ekstra. Tu można jeszcze pogadać z bomberami. Mamy bomber notebook. Dostaliśmy go właśnie. Dobra. I teraz tak, co chciałem zrobić? Właśnie. Jak jestem, czekajcie, z której strony tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Gdy jesteśmy w tej ludzkiej wersji, no to teraz będziemy mogli wyjść, słuchajcie, na zewnątrz, ponieważ strażnik zobaczy, że posiadamy miecz oraz tarczę, więc bez problemu nas wypuści na zewnątrz. Chcę tutaj zdobyć tylko dwa takie przedmioty dosyć użyteczne, znaczy użyteczne, no zobaczycie sami, nie będę tu jeszcze spoilerował. Okej, jak jestem z tej strony? Tak, jestem z tej strony, więc polecimy sobie, czekajcie, tu w tą. O właśnie, tu jest taka dziura, słuchajcie, pamiętajcie o tym. Z tym, że jest dosyć... Trzeba uważać, bo można łatwo zginąć, słuchajcie. Ale jak wam się uda pokonać tych dwóch Dodongo, oni chyba Dodongo się nazywają, to wtedy... To wtedy, moi drodzy, dostaniecie kontener z sercem. Więc warto to zrobić. Pamiętajcie tylko o blokowaniu i o atakowaniu oczywiście. A nie powinno być problemów. No i oczywiście na ziewnięcie jego, które... Oj, 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 nie to, nie to, cholera. No to, żebym zrobił troszeczkę lipę. Dobra. Najpierw warto się zająć jednym, wiecie, później zajmiemy się drugim. Kurczę, i tutaj oberwałem, właśnie o tym mówiłem, trzeba uważać. I od razu blokować po naszym ataku. Oj, oj, oj. No, teraz troszeczkę, wiecie co, nie mogłem się przycisnąć, ale to nic. Okej, teraz tak. Trzeba uważać, bo on wybucha. Z niego wypada, słuchajcie, 50 rupii. Z każdego chyba 50 rupii wypada, więc też warto o tym wspomnieć. Dobra. Zajmiemy się tym drugim. No. Okej. Atakuje właśnie z wyskoku, ponieważ ten atak jest mocniejszy i szybciej po prostu możemy dobić tego przeciwnika. Pamiętajcie, że on na końcu wybucha, więc warto się tarczą zasłonić albo odejść po prostu na jakąś bezpieczną odległość. Okej, no i słuchajcie, po pokonaniu tych dwóch Dodongo ukaże nam się skarb. W skrzyni będzie oczywiście kontener z życiem, część kontenera, słuchajcie, to będzie już trzecia część, więc spoko, została nam jeszcze jedna, no i oczywiście 100 rupii już mamy, ekstra, bardzo fajny zarobek, bardzo szybki zarobek. Teraz słuchajcie, udamy się jeszcze do jednego miejsca, udamy się słuchajcie na Termina Field, oczywiście już jesteśmy na Termina Field, ale na tej takiej zieleńszej części. Trzeba uważać tutaj, bo naprawdę jest dosyć dużo takich przeciwników, którzy mogą nam napsuć krwi. Jeden tutaj jest taki, który kradnie też przedmioty i on jest naprawdę wkurzającym typkiem, więc lepiej na razie go omijać. Zobaczcie, jestem tutaj na tej takiej południowej jakby części. Teraz zaraz się zastanawiam, czy to jest tu. O właśnie, to jest tutaj. Szukamy takich motylków. Szukamy takich motylków. Koło tych motylków zawsze jest dziura, słuchajcie. W tej dziurze, jak wejdziemy, mamy przeciwnika, jak widzicie tutaj, takiego. Którego też jak pokonamy, no to dostaniemy jeden z kontenerów z życiem. Trzeba uważać, bo jeden jego dobry atak zabiera nam jedno serce.
Okej, okay, już po nim, dobra. Nawet fajnie poszło, gładko. I słuchajcie, no zobaczcie, mamy tutaj kolejną skrzyneczkę. W tym momencie powiększy nam się serce. Będziemy mieli 4 serduszka, ponieważ jest to już czwarty kontener, czwarta część. No i zobaczcie, 4 serca mamy na sam początek, bardzo fajnie. Można jeszcze zobaczyć, czy czegoś tu nie ma w krzakach. Ale chyba nie bardzo. Okej, okay, to jest to, co chciałem na początku właśnie zrobić. Teraz wrócę jeszcze, wiecie co, do miasteczka. Czekajcie, w tą stronę. Tak ogólnie wygląda Terminafield. I praktycznie tu będziemy bardzo często. Można jeszcze zajść, słuchajcie, tu na górkę. Właśnie, zajdziemy tam na górkę. Po dodatkowe rupie, czemu nie? Zaraz wam pokażę, w jak szybkim momencie zdobyć kolejne rupie. Tutaj na drzewie siedzi jakiś koleś. Wystarczy, że go strącimy, tylko trzeba walnąć, o właśnie, w te drzewo z tego obrotu. No i dostaniemy 2 rupie czerwone, czyli to będzie razem 40. No i koleś na razie chyba nie jest zbytnio ważny. Tu jest jeszcze jakaś dziura, na razie do niej nie będziemy zaskakiwać. No, tym się na pewno zajmiemy później troszeczkę. To, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Wrócimy, słuchajcie, teraz do miasteczka. Wrócimy, moi drodzy, teraz do miasteczka. Tędy chyba. Tak jest, tędy wyjdziemy. Od północnej, południowej części. Teraz co by mnie tutaj interesowało? Interesuje mnie jedna mała rzecz. Zdobycie kolejnej maski. Zdobycie kolejnej maski, a także przeceniony. Zobaczycie, będziemy mogli jeden przedmiot kupić troszeczkę taniej, jeśli tutaj wykonamy to zadanie. Słuchajcie, tutaj jest North Clock Town i w tym miejscu zagramy pieśń przyspieszenia. Song of Double Time. I przesuniemy się do pierwszej nocy, nocy pierwszego dnia, do godziny gdzieś chyba 12, czekajcie. Myślę, że 12 to będzie gdzieś. 12 w nocy oczywiście. Okej, okay. Night of the first day, 54 godziny zostały, słuchajcie, tak jest, dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj jak widzicie, o 12 w nocy przychodzi babcia, po prostu wraca tutaj z zewnątrz. Zaraz wam pokażę, co się z tym wiąże. Tutaj mamy jakiegoś dziwnego kolesia, który twierdzi, że niczego podejrzanego nie robi. To się zaraz okaże. Okej. Okay. Poczekamy chwileczkę, ona musi tutaj dojść do tego rogu. O właśnie, zobaczcie, tutaj się włączy teraz taka scenka. I widać, jak ten dziwny typek okrada naszą staruszkę. Dobra, trzeba go oczywiście zatrzymać, co jest bardzo proste. Wystarczy mu przylać raz z miecza. I słuchajcie, ta babcia okazuje się, że jest sprzedawczynią w sklepie z bombami. Sprzeda nam woreczek bomb troszeczkę taniej, a także dostaniemy Blast Mask. Maskę, dzięki której możemy używać takich wybuchowych, no po prostu bombek. Jak ją założymy. Bardzo fajny przedmiot i bardzo pożyteczny też. Dobra, ona oczywiście w notatniku jest tutaj zapisana. I teraz, moi drodzy, jak już jesteśmy z tej strony, wyjdziemy z powrotem na zewnątrz, bo tam zdobędziemy jeszcze jedną maskę. Dobra. Nawet chyba z tej strony będzie bardzo bliziutko. Tak, to jest tutaj niedaleko, zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. Okej, okay. Tutaj słuchajcie, w nocy, właśnie pierwsza noc pierwszego dnia, znaczy no, nie jestem też pewien, bo być może w każdej nocy on tutaj siedzi sobie na tym grzybie,
ten koleś. Pokazuje się właśnie jakiś taki dziwny, tajemniczy człowiek. On twierdzi, że już dawno nie jest... nie należy do świata żywych. Taki dziwny taniec wykonuje. Camaro. Nazywa się Camaro. Jest duchem jakiegoś tam tancerza, który nie może zaznać spokoju. O właśnie. Słuchajcie, co tutaj należy zrobić? Ano należy zrobić taki myk, że zagramy Song of Healing, czyli pieśń uzdrowienia. I jego dusza zazna spokoju, a my dostaniemy też coś bardzo fajnego. Jedna z moich fajniejszych masek. Takich śmieszniejszych troszeczkę masek. Okej, to jest Camaro Mask. Dzięki tej masce będziemy potrafić tańczyć. A Dance with Meaning. Tak, dzięki, słuchajcie, tej masce potrafimy teraz tańczyć. Ja wam zaraz to zaprezentuję. Zmienimy sobie tu. Dobra, tak możemy założyć to. Maska dziwnie wygląda. Bez niej wygląda, jakbyśmy nie mieli w ogóle twarzy. I potrafimy, słuchajcie, takie dziwne ruchy wykonywać. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę animacja postaci została poprawiona względem Nintendo 64. Ale okej, zaraz jeszcze zrobimy właśnie myk z tą maseczką od razu, jak już mam ją. To pójdziemy w jedno pewne miejsce. I zdobędziemy kolejny jakiś tam przedmiocik. Już nie pamiętam nawet, co to będzie, ale coś zdobędziemy. A właśnie, słuchajcie, jak już jesteśmy tu, wpłacimy te rupie, kolejne, 151 rupii, 240 już mamy i będziemy zbierać oczywiście dalej. Dobra, 391 rupii jest już w depozycie, więc to już jest bezpieczne, a my lecimy jeszcze w jedno małe miejsce. O właśnie, słuchajcie, tu są te tancerki takie i słyszycie, podobny jest dźwięk, podobna jest melodia do tej, do tej melodii, którą my wykorzystamy przy założeniu tej maski. Kurczę, też się zagmatwałem trochę. Ale okej, o co tu chodzi? Te dziewczyny uczą się po prostu jakiegoś... Kurczę, już zapomniałem, jak to się nazywa. Jakiejś stylizacji, nie wiem. Po prostu... No uczą się tańczyć, nie mogą wymyślić tutaj nowego ruchu. I w tym my im pomożemy, słuchajcie. Zaraz wam pokażę. O właśnie, wystarczy, że przed nimi zatańczymy. No, widzę lekkie zdziwienie, ale zobaczcie, już powtarzają nasze ruchy. Dziękujemy za nauczenie nas tych ruchów. Jesteś naszym mistrzem. Ha, i mamy heart. Piece of heart. Kolejne, słuchajcie. Widzicie, jak prosto zdobyć to. Więc na początek radzę wam wszystkim tutaj troszeczkę pochodzić. To się na pewno w przyszłości przyda. Będzie o wiele łatwiej pokonać bossa z większą ilością życia. No i słuchajcie, maska oczywiście spełniła swoje zadanie. Na razie nam nie będzie potrzebna. Nie wiem, czy w ogóle będzie nam jeszcze potrzebna, bo już nie pamiętam. Ale myślę, że tutaj sobie skończymy ten odcinek. Będzie krótszy, ale troszeczkę zrobiliśmy tutaj nowych rzeczy. Sporo kontenerów życia dostaliśmy, sporo mask zdobyliśmy, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, mamy już ogólnie 4 maski. W tym odcinku zdobyłem 3 maski. Great Fairy Mask, Camaro Mask i Blast Mask. Ja tam troszeczkę chyba pomyliłem się, nie ma 40 masek, tutaj przynajmniej sądząc po ilości, jaka tu jest. 6, 12, 18, 24 maski chyba są.
Ale okej, no zdarza się. Tak więc słuchajcie, odcinek w tym miejscu zakończymy. Jeśli wam się podobał, możecie zostawić łapkę i ja was zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!